Praca Przyrodnika to podcast dla wszystkich pasjonatów, obserwatorów i aktywnych zawodowo przyrodników. Ja nazywam się Katarzyna Kozyra-Zyskowska i razem z moimi gośćmi poruszam tematy związane z ekspertyzami przyrodniczymi, edukacją, obserwowaniem przyrody i badaniami naukowymi flory i fauny, a zwłaszcza ssaków. Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku Praca Przyrodnika. Podcast ten skierowany jest do wszystkich obserwatorów, pasjonatów przyrody, studentów czy aktywnych zawodowo przyrodników. Dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę o przyrodzie. Dlaczego podcast? W dzisiejszym świecie, kiedy mamy do czynienia z nadmiarem informacji, podcast pozwala skupić się na jednym temacie. Jest to świetne medium, ponieważ możecie słuchać podcastów w każdym miejscu, na przykład prowadząc auto. O czym będzie mowa w pracy przyrodnika? W podcaście będziemy poruszać zagadnienia związane oczywiście z tym zawodem oraz z różnymi aktywnościami terenowymi. Porozmawiamy o technikach badań terenowych czy sposobach zapisywania danych. Będziemy przybliżać tajniki metodologii badań różnych grup zwierząt, roślin w przystępny dla każdego sposób. Ten podcast będzie przydatny zarówno dla pasjonata, jak i zawodowego przyrodnika. Jestem teriologiem, terioloszką i zajmuję się ekspertyzami związanymi ze ssakami. Przyrodnik, przyrodniczka to badacz, badaczka przyrody z punktu widzenia zawodowego, ale przyrodnik to też w pewnym kontekście osoba pasjonująca się przyrodą, znawca przyrody, a niektórzy twierdzą, że też ten, który szanuje przyrodę i uczy się jej. W podcaście będziemy gościć ciekawych ekspertów zajmujących się różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych. Zaprosimy takie osoby, które na co dzień zajmują się różnymi działami, takimi jak na przykład ornitologia, czyli ptaki, chiropterologia, nietoperze, entomologia, owady, herpetologia, płazy, gady, mikologia, grzyby, czy bryologia, mszaki, botanika, dział zajmujący się badaniem roślin, bardzo szeroki. Ale również te bardziej niszowe, jak akarologia, czyli badanie roztoczy. W pracy przyrodnika zaprosimy również takie osoby, które zajmują się działami związanymi z geografią, ekologią czy analizą przestrzenną. Porozmawiamy również z pasjonatami, popularyzatorami przyrody czy osobami, które w etyczny sposób pokazują, jak poznawać przyrodę, jak cieszyć się nią. Do podcastu na pewno zaprosimy ekspertów związanych z edukacją przyrodniczą. Będziemy poruszać tematy, jak powinno się wykonywać tak zwane ekspertyzy przyrodnicze. Jest to taki szeroki dział, ale pokrótce mogę powiedzieć, że to są na przykład inwentaryzacje gatunków, monitoringi priorytetyzacyjne, oceny związane na przykład z planowaniem zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, dla parków narodowych czy rezerwatów przyrody. Chcielibyśmy poruszać różne zagadnienia, aby wymieniać się doświadczeniami, aby jak najlepiej były wykonywane dane ekspertyzy. Uważam, że każdy przyrodnik powinien doszkalać się, zdobywać wiedzę i właśnie wymieniać się doświadczenia, a będzie tutaj właśnie w tym medium taka możliwość. Dlaczego warto łączyć wiedzę naukową z praktyką? Ten temat też chciałabym poruszyć, ponieważ niezbędne jest łączenie tych aspektów w celu udoskonalania się, w celu poszerzania tych metod badawczych i jak najlepszego wykorzystania osiągnięć nauki. Będziemy również wskazywać, gdzie najlepiej, w jaki sposób, jak czerpać wiedzę. Oprócz tego będziemy również tak pokazywać taką praktyczną wiedzę, takie działania od kuchni, gdzie możecie właśnie śledzić nas na różnych mediach społecznościowych. Podcast, mam nadzieję, że będzie umożliwiał zapoznanie się z różnymi praktycznymi technikami badawczymi, czyli jak na przykład obserwować, tropić, rozpoznawać dane gatunki, identyfikować je po prostu w etyczny sposób. Etyka zawodowa jest bardzo istotna. W jaki sposób pracuje przyrodnik? Czym się zajmuje? Opowiadając o pracy przyrodnika, chciałbym zwrócić uwagę na również specyfikę tego zawodu, że jest to bardzo ciekawa profesja, ale nie dla każdego. Wymaga wielu wyrzeczeń, jest wyczerpująca fizycznie, ale równocześnie dająca naprawdę wiele satysfakcji.
Będziemy przede wszystkim mówić, jak poznawać przyrodę, jak się przygotować w teren. Chciałabym też trafić z tym podcastem do młodych osób, które zastanawiają się nad wyborem kierunku studiów, nad swoją ścieżką zawodową, ale również dla osób, które idąc po prostu do lasu, chciałyby w etyczny sposób zagłębiać tajniki eksploracji przyrody. Uważam, że im lepiej znamy przyrodę, to bardziej możemy ją docenić, docieszyć się z przebywania w niej i lepiej chronić naszą lokalną przyrodę. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli spodobały Ci się treści, proszę podziel się tym odcinkiem z innymi. Zachęcam również do dodania podcastu do obserwowanych w aplikacji Spotify oraz do subskrypcji kanału na YouTube. Dziękuję i do usłyszenia.